Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dziś sobie zagramy w Koło Fortuny, polską grę. No, będę chciał tutaj umieścić zawodników, że tak powiem, neutralnych, a nie siebie, o Borussia Dortmund. Retor fan na pewno tutaj wrzucę. Gera może. No zaraz pomyślimy. Musimy mieć trzy postacie tutaj. I sobie pobawimy się. Aha, zresztą muzyczka jest fajna. Polecam przysłuchać. Mi to z eksmisji przypomina. Jak rozbijały te koczowisko w jaskini. Albert, wychodzimy. Tam też same baby. Dobra, ok, jedziemy. Ja już nie pamiętam tych zasad w Kole Fortuny. Trzeba będzie się sobie przypominać. Tu mamy nagranie, nowy list, rozpoczęcie gry, wyjście i trzy graczy. Co to jest? Timer. Dobra, pierwszy gracz. MGR Gady. Co? Nie! Tak. No musi się zmieścić. No to zrobimy. M, G, R, Z. I chuj. Później drugi gracz to będzie Retro Fan. Tu się zmieści w 100%. Tu bym dał Retro Fan. Kurwa, no nie mieści się. Ściaśnie. Co to kuźwa wykonuje? Nie chcę takich, wiecie, skrótów. Dobra, to tu będzie. Porywacz zwłok. Dobra,
Tutaj, no myślę, że dobrano niezłe towarzystwo, prawda? No i jedziemy, rozpocznij grę. Co tu są? Co tu jest? Jesteś gotowy do gry rozpoczęcia rundy trzeciej? Lewy przycisk, myślę, że to jest LSX. Fortuna, tu jest OK, jakiś tu alfabet. Zaczyna MG. R. No to... Aha, a tu jest nowe hasło, kręcę kołem, podaj hasło, kupując samogłoskę. Aha, no to kręćmy. A, tu jest siła z jaką, tak? Wow. Michał zajebał, to prawie urwał. Ale urwał. Pięknie. Co tu wpadnie? 500 zł. Ładnie. Ile kosztują samogłoski? Kupuję. A tu trzeba wcisnąć, tak? Kupuję samogłoskę. Kurwa. I okej. Okay. Start do kolejki. Podałeś samogłoskę. Musiałem ją kupić. Za ile one są? Dobra. Przychodzi retrofon, też zapierdoli stoi się. O. Teraz wyższa, o 4000 było, ale teraz... No 750 ładnie. O, czy w tym świństwie jest ty? Jest, o dwa. No to kręcę kółkiem. No retrofan, nieźle. Idzie ostro, jak w przecinek. Chodzi pierwszy raz w to gram, że nie miejcie do mnie pretensji, jeśli coś ominę, coś obaczę lub źle zrobię. Miałem koło fortuny na midze, ale to było inne. Koło fortuny. To był chyba bardziej miliard. Przepraszam. Grał miliard. Milionerze. Czy jest Z? Wow. Ale ty szczęście, że jesteś. No, kręć kółkiem. Ja lubię. Teraz tak spokojnie. Zobaczymy, jak można najspokojniej, delikatnie. 4,5 kafla masz już w kieszeni. Retro, to tam no do Falcona ci się przyda, nie? Co do Falcona, to na swojej stronce internetowej umieściłem takie samo właśnie hasło do zbierania dla ciebie kasy. I tu byśmy wzięli. Ha! No i przychodzi porywacz zwłok. Kręć kołem, stary. Co? Strata kolejki. O kurwa, takie co się dało. Kręcę kołem, teraz MGR pierdolnił rurkę. Strata kolejki. No już trochę odkryliśmy tytuł. Ja na razie się nie patrzę na tytuły. Na razie spokojnie sobie kręcę, bo było więcej zabawy. Bo będziemy tylko jedną planszę odkrywać, nie będziemy siedzieć się w barany. I coś musisz wybrać. Weź na przykład E. Podałeś samogłoskę. O kurwa. Oj. Nieładnie.
Tysiak. No, 5500. No i gry. Podawaliśmy już gry. Nie zawiera. No to jedziemy z kołem. Tak pół na pół sobie porywacz spokojnie. Gra. Magister też się nie świeci. Nie śpieszy też. Widać. O! Porywacz drugi raz. No dawaj na to. Dawaj Michał. Do mnie jakiś rekord. Porywaczek na razie ma. Nic do gadania. Traci kolejkę za kolejką. Fajnie. O ja pierdolę, zajebałeś. Tylko dobrze traf. Ja pierdzielę, zobaczyć ile kasy ma Engier. Jednym szturchnięciem. Wyjąże się. Coś tu czaj. Pięknie, wychodzi na prowadzenie. Co tu może być? Ja powoli patrzę, co to za tytuł. Na razie dobra. Skupmy się. Posunimy więcej i. Nie zawiera K. No dobra. Pieprznie te kostki. Jak Michaś. 18 tysięcy kafli i on by już Falcona miał, żeby na nim latał. O, było, 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 niestety. Ale dwa kafle już to są fajne pieniążki, tylko trzeba odgadnąć. Nie wiem, F. Czekajcie. J. Trafation. Mamy 6,5. Przepraszam. I leci. Następna. Bankrut. Trzy kafle. Bardzo pięknie. Teraz ly. Nie zawiera tej litery, dobra. No i prywatny zwłok, który zawsze ma stratę kolejki. Zakręć tak delikatnie. No bo on jest zajęty, bo z widowni kradnie tych zwłoki. No 500 zł. Co ty byś tu dał? Daj tu w. O, jest. Kręcimy kółkiem. Teraz to zapierdol sobie. Wyrzut. Właśnie, samogłoskę trzeba kupić. Kupić A. I już to nam dużo da, bo prawie w każdym słowie polskim jest literka A. O kurwa, ale zajebał. Kto to? Nie znajduje się. A to ty porywacz miałeś szansę. Ja pitot. A mówiłem, nie bierz R, to się nie posłuchałeś. Lejdź. Teraz zobacz, jak mistrzowie grają. Ja pierdolę. Kupuję samogłoskę. Mogę? Nie mogę? Ej!
Kurwa. Cokolwiek. Sekunda. No i szkoda. Dwa razy miałby po 17,5 kafla. Dobra. Szkoda. Muszę sobie zaznaczać, co ja mówię. Bo się powtarzam i wykisz to robię. Co tu kurwa może być? To już na pewno mogą być L, O. Bo nie wiem. L. No właśnie, bo to są samogłoski. Kurwa. A ja bym chciał je kupić i... Czekaj, a on może kupić? No tak, przed nie może. Po kręceniu hasła też nie może. To od kiedy może? Kurwa. Dwa kafelki. I daj. Ciekawe, czy się uda ugrać poloneza karo. Co to? Kurwa mać. Czekajcie, zaczynam się... Zastanawiać się nad tym... Co to? Dwa i pół ładnie. A ciekawe, czy teraz możesz kupić samogłoskę. Już nie pierdolę. P. O, gdzieś prutło. Dobra, kręć dalej. Retrofanak po cichu, pomału, pomału zbiera, jak chomik. Ładnie mu powoli wychodzi. Jakby teraz trzasnął co te dwie... Ile tam było? 25 tysięcy. Jakby to... O, było chyba. Ha! Nie wiem, czy brałem właśnie. Czy to ja wezmę kartkę? Bo tak do jutra będę... pstrykał. Chociaż czuję, że zaczynam się powtarzać. A chłopaki tu są... się wkurwią na mnie. Że ja tak nimi gram. I nie wygrywam. Nie chłopaki. No MGR jeszcze jest zadowolony, bo ma kupę kasy, ale po rewarz w okno będzie nieszczęśliwy. Trzeba się wziąć. Ja to jestem tylko narratorem, że tak powiem. O kurwa. Porywasz zła, przyjebał. No dobra, to weź... ny. Jest! I... O kurwa, jesteś na pierwszym miejscu. 25 tysięcy, no brawo. Mogę... O! Kupuj samogłoskę. A! Okej. Kręcimy kółkiem. Może się wyda jeszcze trochę kasy. Wiesz... Ja pier... Kurwa, przed chwilą porywać wzrok miał w kupę kasy. Chuj, poszło się jebać. Nie, no pierdolę.
To naprawdę pójdę z wokla pecha. Najpierw dwie kolejki, pierwszy lost, a później jak już zdobył największą kwotę, jaką można zdobyć w grze, stracił. Dobra. Które tu literki D? Dobra, ja sobie zapisuję. D na pewno braliśmy, H na pewno braliśmy, G. Co tam jeszcze moglibyśmy? Dobra, koncentrowałem, bo czas tam chyba leci. Muszę sobie tu spisać, bo tam ci pamiętali, pamiętam. Do dziś jest na YouTube ten wygrano w kole fortuny, jak wygrali Polona za karo. Kiedyś to chyba na samym początku jak wchodziło, to chyba maluchy były, ale nie pamiętam. S. Jest. No to my też będzie, ale pokręcimy kółkiem. I też będzie. Nie pasuje, starsza jest. I na pewno będzie, bo tam chyba jest tani. Poproszę. Wizy. Ty, a wizy teraz. Starszy. Starszy pan. Ej, starszy, ej. E? I poproszę. No i kochani, porywasz z oczu, kto to był? Cholera jasna, nie zdąży złocić. Kupy jakieś, ja pierdolę, zobaczmy co tu się dzieje. Wszelkie przed... A to retrofan zwyciężył. To retrofan zwyciężył, kochani. To poczytajmy. Telewizor kolorowy Sony. Pralka automatyczna. Lodówko, zamrażarka. Magnetofon Akai. Roczny bon oszczędnościowy. Zestaw kuchenny. Zestaw audio Sharp firmy. Zestaw od odbiorów programów satelitarnych. Jezu, czcionka chyba. Łódzko wodne. Łóżko, kurwa, wodne. Zestaw łazienkowy. Aparat fotograficzny plus zestaw Kodak. Domek dla lalek. Poducha turtles. Toster. Maszynka do mięsa. Komputer Amiga 500. Plus monitor, o kurwa, a to retrofan się ucieszy. Rower górski i komplet walizek podróżnych. Dziękujemy kochani za teges. To w programie już wszystko. Zapraszamy do następnych odcinków Koła Fortuny. Hej, z tej strony chciałbym oczywiście pozdrowić MGR Zygadło, który wziął udział w tym turnieju. No, kuźba, ucięło mi łapę retrofana, który właśnie zwyciężył. No niestety, największym porażką był porywacz zwok, który po prostu wylosował najwięcej, po chwili stracił. No miał pecha bardzo dużego, nie wiem dlaczego, ale to tak się stało. Myślę, że 17 tysięcy złotych retrofan, który zebrał, wystarczy mu na Falcona. Ja zapraszam już serdecznie na studia tutaj w telewizji Elbląg. Do widzenia i do usłyszenia.